Kowalskiego. Scenariusz Konstantin Gubariewicz. Reżyseria Lew Gołub. Zdjęcia Grigorij Masalski. Scenograf Wiaczesław Kubariow. Muzyka Genrich Wagner. Akcja Wytwórnia Filmów Fabularnych Białorus Film. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Kopie wykonano w łódzkich zakładach wytwórczych kopii filmowych. Rozpowszechnianie Centrala Wynajmu Filmów Warszawa. W rolach głównych Wasylek Ilia Cuker, wersji polskiej Jacek Kotwinowski. Dowódca oddziału partyzantów Gennadij Garbuk, Tadeusz Grabowski. Maksym Gennadij Juchtin, Piotr Frontman Franek, Piotr Pawłowski. Kunz Olef Eskoła, Igor Śmiałowski. Helmut Olgierd Szałkonic, Zygmunt Maciejewski i inni. Nie wiedzieliśmy, że zaczęła się wojna. Mieliśmy koncert w Domu Pionierów. A jak wróciłem do domu, to domu już nie było. Baum, stehst du hier, schmutziges Schwein? Das darfst du doch nicht. Lumpenkerl. Ja chciałem tylko tędy przejść. Nie zabłądziłem. Niech pan mnie puści, niech pan się nie gniewa. Idź powiedz partyzantom, niech atakują, jak usłyszą poloneza. I zaraz wracaj. Sehr originell von den Polen, Franek, statt eines Trauermarsch die Polonaise zu spielen. Jawohl, Major Kunz. Przed wami stoi bandita. Udawał kulawego, głuchego i niemego, ale zdemaskowaliśmy go. Powiedzcie, kto zna tego człowieka? Kto go widział? I gdzie? Jeżeli żaden z was się nie przyzna, wszyscy zostaniecie powieszeni. Niech pan tu nie zostaje. Niech pan idzie z nami do... Nie mogę. Ale ty musisz iść. I musisz grać. Pamiętaj, musisz grać. Skończyła się wojna. Minęło kilka lat. Pewnego dnia na międzynarodowym konkursie muzycznym w Polsce wystąpił młody radziecki skrzypek, Wasyl Mikulicz.